prowadzić królowe życia. Wiesz co, dostawałem różne propozycje takie, rzeczywiście takie, takie telewizyjne, popowe. No ale to wiesz, no, ja pajaca nie chciałem nigdy z siebie robić. Znaczy pajaca, ja nie uważam tych ludzi za pajaca. Uważasz mnie za pajaca? Trochę czasami jesteś pajacem, bez wątpienia. Kończmy. Widzę, że wolne słowo dane lewakom zostaje nadużywane. Ale też powiem coś miłego. Myślę, że najinteligentniej ze wszystkich takich, wiesz, ludzi takiej popkultury super masowej robisz te rzeczy z dużym wdziękiem i obaj panowie je robicie. Także ja, mogliśmy sobie tutaj chcę ci powiedzieć, że na zakończenie, ale tak też, na koniec, ja wiesz, że wiele osób twierdzi, że jesteś do mnie podobny. Boże. Fizycznie. Fizycznie? Tak. Mylił cię ktoś kiedyś? No, wyglądasz jak mój młodszy brat.